16 miłośników moczenia kija stanęło, a raczej usiadło do rywalizacji w zawodach w wędkarstwie spławikowym. Wędkarze swoich sił próbowali na zbiorniku Różków. Zawody zorganizowało koło wędkarskie nr 32 w Kościelcu. Po zakończeniu zmagań przystąpiono do komisyjnego ważenia ryb, by wyłonić zwycięzców. Michał Anastazja, w kategorii seniorów na podium stanęli Zbigniew Straszewski, na drugim miejscu uplasował się Michał Anastaziak, trzecie miejsce zajął Marcin Wiśniewski. W kategorii juniorów zwyciężył Szymon Straszewski, a kolejne miejsca zajęli Szymon Sobolewski i Aleksander Wiśniewski. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez wójta gminy Kościelec, a w jego imieniu trofea wręczył sekretarz gminy Krzysztof Nawrocki. Niestety nie ustanowiono spektakularnych rekordów. Zmienna pogoda spowodowała, że ryby żerowały słabo i miało to wpływ na wyniki zawodów. Łowiono głównie płotki, krąpie, ukleje i leszczyki. Po zakończeniu zawodów złowione ryby wróciły do swojego środowiska.